Dobra, jak działa ten swarm? Ja nie mam zielonego pojęcia. PvE gameplay. Play solo or bring friends as you defeat waves of enemies and bosses in defense of final city. No dobra. O kurde. Ty, różne mapy? O ja pierdzielę, co tu się dzieje? Clear warehouse. Aha, czyli trzeba levele unlockować. O. Nie za bardzo orientowałem się, co tu się będzie działo, o co to będzie chodzić. O. Mam tylko dwie postaci na początek? Dobra, to nie wiedziałem, co to działa. Dawaj to Jinx. Nie grałeś, widziałeś nigdy sam Vampire Survivors? O chłopie, Vampire Survivors. Prawie cały przyszedłem, znaczy prawie wszystkie mam achievementy. No słyszałem, że to ma być podobne, no wiem. No dobra, zobaczmy to, sprawdźmy. Ja... Czekaj, czyli on też może grać tą Jinx? Tak jakby ja nic nie oglądałem, nic się nie dowiadywałem. Lecę na czuja z tym swarmem. Poodkrywamy, zobaczymy. O co w tym chodzi, jak to działa. O cyby. Okej, okay. Co to są za skróty? Na wsadzie się gra? Aha, wsad, ER i coś na C jest, tak? Ja opierdyla. Ale Vampire Survivors, ja jestem kozak. To wam mówię, ja potrafię grać. Oh. No dobra. Prepare yourself. Okej. Okay. A czekaj, ja tę muchę mam bić? A jak ja celuję? Kursory? Nie. Dobra, trochę nie czaję tego jeszcze. Armor, a daj to. Okej, okay, tu są bronie, tak? Nie, to są... Kurde, co to jest? Ja pierdolę, nie kłam tego w ogóle. Ale spoko, pogramy chwilę, to zrozumiemy, co chodzi chyba. A to chyba pociski do sobą lecą, tak jak w Vampire'ach, tak? A rzeczywiście, no dziwnie się gra na takim tym. Armor damage, daj damage. Dawaj więcej damage'u. To niebieskie to jest exp, ta? Ej, ty. To się skrzesza? O, coś jest. Rozumiem, że są różne bronie, tak? Do podniesienia. Fontanna mnie leczy, dobra. To ja tak mogę spauzować, nie wybierając, tak? Ale czekaj, zmienię tę scenę. Dawaj damage. Tu się mogę leczyć? Ma ten chyba. Ty, kurwa, to bije 110 damage'u? Ja pierdykam. Ej, czy to mnie uleczy 200? Mam nadzieję. Uleczyło 200. Aha, poleciał hit jakiś. Ja pierdzielę, nie ogarniam, co się dzieje. Ale dziwnie się gra na tym pingu, na pewno. A daj to. A o co chodzi z tym? Spacji używasz E. Aha. I na RC też coś mam. To masz 30 sekund cooldownu. O, boss! Aha. Jo, pierdyla. Wow. Jak to można 4 osoby grać, Max? Czekaj, czy to ma znaczenie, w którą stronę ja mam kursor, jak to leci? Damy damage. Wow. Dobra. Fuck. O, shieldzik, dzięki. Padł, dobra. Jo, pierdyla. Ja leci tam, gdzie masz kursor. Dobra, czaję. No to jest, coraz więcej tego jest. Ta kulka to jest co? Okej, okay, to chyba skinek. A dawaj, to cokolwiek to jest. Nie wiem, czy warto RK w ten sposób grać. Czekaj, jak zrobić to, żeby się wylecieć? O kurde, dobra, never mind. Killing Fountain Online. Trzeba tam jakoś stanąć bliżej po prostu? Ja powinien mieć jakiś tutorial do tego najpierw. Mogę go wskrzesić, tak? Dobra, już idę. Nie wiem, czy idę. Idę albo nie idę. Wskrzesiłem go, ale co to daje? No dawaj to. Okej, wypuściło. Ej, trudne to jest. Trzeba będzie te wszystkie brońki ogarnąć. Jak to ma działać? Hilek. Jakieś fale też puszczają? Kurde. Padł koleżka. No ja chyba tak samo skończę. Ej kurde, to jest trudne. Ja jestem kozak. To wam mówię. Ja potrafię grać. Ale jak to działa, jeśli chodzi o ilość osób? Kurde. Fajne, ale... Dziwne takie na razie, no. Reach level 10.
Dwie minuty, okej. Okay. I to jakieś różne te dostaje. Dobra, dawajcie szurkę, zagramy to. Ciekawy jestem, jak to właśnie działa. I na początku są dwa czempiony. Później się dopiero jakieś te otwiera. Podsyłasz wyłączenie auto-aima. Aha, dobrze wiedzieć. Właśnie, wydaje mi się, że powinien tutaj zrobić najpierw jakiś ten, jakiś taki samouczek. Na początku, nie sądzicie? Tak, wiesz, wpierdzielają cię od razu na planszę i masz graj. Trochę takie ciężkie, ale dobra. Spokojnie, ogarniemy to. Czyli to jest to C, tak? I to jest wyłączenie auto-aimu. Dobra, sprawdzimy to. Na tym tabie też muszę zobaczyć, o co tam chodzi. Aha, i teraz... Dobra, i teraz strzela tak, jak daje tego. Rzeczywiście. Dobra, fajne, dzięki. A o co chodzi z tym tabem jeszcze? Co to jest? To. Tu są moje staty, tu są bronie moich kolegów. O co chodzi z tym, po lewej? Co z czym się skaluje? Dobra. Dodaj to. Ty, a expa mamy wspólnego, czy każdy nas swoje konto? Nie no, bo wspólny jest. No, oni zbierają i dostaję, dobra. Jest jakaś opcja, żeby przejść to? Jest jakiś max jakby? Aha, dobra. Czyli muszę łączyć te, aha. Czyli powinienem szukać tego i tego, żeby zrobić coś tam, tak? Okej. Okay. Yubi Quest i Spawnik. No to chodźmy na tego questa, zobaczmy co to jest. A nie użyłem tego, w ogóle. Dodaj to. Ten bumerang z czym się łączy? Z jakimś takim zielonym. Ty, no dziwnie się to na razie gra. Tak nie lalowo w ogóle. Okej, okay, Yumi Quest has been spawned. Bring cardboard boxes that spawned around the map, to okej. Okay. Ty, ale faza. Nice. Daj to. Rozumiem, że to się pauzuje, żeby wszyscy mogli wybrać, tak? To? Kurde. Dobra. Jeszcze boks na dole jest. Pick me up. Nie będzie to. To jest PB na razie. To dopiero za 3 tygodnie będzie na normalnych serwerach. Że to jakoś działa z tym? Tak? Aha, że tutaj się to łączy. No dobra, no dawaj to. No na razie jest lekkie zagubienie, nie będę ukrywał. Znaczy nie do końca to jeszcze kumam. Ale ogarniemy to. Ale na razie mi się podoba. Jest coś nowego. Coś ciekawego. Zawijajmy do tego mida. Tylko ja mam właśnie taki problem, że kurczę, to będzie przez 3 tygodnie na ten. Przez 3 tygodnie na PBE. I w to można napierdzielać jak zły. Bo już to czuję, że ja mogę się w to wkręcić ostro. Tylko właśnie nie chciałbym się w to wkręcać ostro. Bo wolę sobie to na normalnym serwerze, kurczę, grać. To mi się właśnie nie podoba. Czy coś mi się jakoś łączy? To mi się łączy. Tutaj. Tak? No to dawaj to. Tak? Dawaj. Jaki jest cel? Nie wiem. Biegasz, rozpierdzielasz hordy mobów i masz wytrzymać jak najdłużej. Taki jest ogólnie cel. Ale jaki jest, nie wiem, late game czy cokolwiek? Do czego się tutaj dąży? Co trzeba zabić? Nie wiem jeszcze. Da się przez nie przebić? Ty, chyba nie. Blade Rank, to daj to. Rexa jest zabić. Co, że Rexa jest bossem ostatecznym? O, dobra. Dziwne jest, że on jakiegoś paska HP nie ma na tych mobach, nie? Czy ja mogę przejść tego? Spacę HP, ale mogę, dobra. Ale skupienie jest, kurde, na gierce. A co chodzi z tymi polami? Tego jeszcze trochę nie rozkminiłem. To mi się łączy, tak? To są tylko dwie postacie. Na razie są dwie postacie, ale się je odblokowuje. O kurde, to źle wygląda. Dla mnie. O cholera, bardzo źle. Chyba się powinniśmy trochę bardziej trzymać razem, wydaje mi się. A skąd wiadomo, kiedy jest to leczenie? Ty, już nie mam miejsca, żeby coś ten... No dobra, dawaj tego speeda. Te buildy też trzeba jakoś rozkminiać, żeby się tam łączyło jak należy. To się nie łączy? To jeszcze muszę znaleźć. Leczenie? Ale to leczenie idzie po całej mapie, tak? Tak, dobra. Uuu. Nokt, kurde. O kurde. Tak.
Wolf, ty, patrz, jednak jest jakaś ewolucja. Tak? Nie, nie wiem. Nie, coś ewoluowało. Patrz, coś się dzieje, nie wiem co. Jakieś lepsze jest. No, cholera. Bitrate mówi papa? Ty no, jak będziesz ten działo na ekranie, to może rzeczywiście coś tam być problematycznie. Zobaczymy. Może jakoś ustoi, wytrzyma. Kurde. Zaczyna się trochę ciężko robić. Dobra. No daj ten damage. A te pieniądze, które zbieramy, one są dopiero później do wydania po graniu? Yumi Quest Spawning. Bomby. Roll balls in the goal area. What go? A ty, no chłopie. Gdzie są gole? Na dole? Czy bramki? O! Fuck, ale damage. Aha. Ej, trudny jest. Ja pierdzielę. O, dzięki. Tam prawą piłkę trzeba do dołu. Ej, jakieś inne sterowanie jest. Gold coins, nie. O, ale reduce max health, mech. Może na początku byłoby to fajne. Nie, nie będzie to. Shit. Opa. Ja pierdzielę, jak to jest młyn. Chyba tu się coś da widzieć w ogóle? No do plusa powinniśmy iść na leczenie. Nie ogarniam, co się dzieje. Leczy to? Dobra, nice. Dobra, o co chodzi z tymi? Czy jest sens wchodzić w te ogniska jakieś? Nie wiem, o co z tym chodzi. Jakieś czerwone, okej. Okay. Ogniska biją ich. Aha, dobra, dobra. O pierdyla. FPS-y na tym trybie, popa. No, będzie ciężko tutaj z komputerkami. No i będzie. Limit testing mocny. Okej. Okay. Dawaj damage. Chyba kogo mamy tam? Śmieszne, śmieszne. Chodzi? Chodzisz, strzelasz, rozpierdzielasz wszystko, co jest wokół ciebie. O to chodzi. Trochę też nie wiem, co się dzieje do końca. Ale buja. Jakby ja muszę dostać chyba to, tak? Żeby coś się wydarzyło? Ale na przykład no, tego już nie mogę zrobić, bo nie mam miejsca na to, nie? Ale chyba jeszcze masz to zablokowane. A, na PB jest? Ta, na PB, na PB. Nie wiem, na razie nie ogarniam, kurde. Na razie jest totalny zamęt. O kurde, to fala leciała. Ale nie podoba mi się to, że nie ma paska HP na tych mobach. To jest moim zdaniem trochę słabe. Że nie wiesz, ile trzeba jeszcze go tłuc. Ktoś padł? Nie. A, padł boss, okej. Okay. Dobra, zaczyna się robić tłoczno trochę. Widzę, że nie tylko są te niebieskie kulki, tylko są też różowe z expem. Wydaje więcej expa czy coś. No i czemu mi nie daje te klepsydry? Złote nawet są te? O, idą bossy. O kurde. O kurde. Dobra. Dawaj to. Padają łatwo. No te bossy mają HP. Pokazane. Nie wiem czemu te mniejsze nie mają, ale może by było za dużo na ekranie. Może. Kurde, bardzo jestem ciekawy nowych postaci, czy no innych postaci niż te Jinx. No Jinx jest wiadomo, fajnie, jeszcze strzela, ale ciekawe jestem co inne będą robić. Ale czuję, że będę w to napierdalał ostro. Kurde, bardzo mi się to podoba. A czemu mi to ewoluowało? Mam buta i to? I to tylko wystarczy mieć jedno z tych? Nie trzeba mieć trzech naraz? Nie wiem, ja tego trochę nie kumam. No nie wybrałem.
mi wzięło tego samego. No dobra. Sorry. Co się dzieje? Oj, co mnie bije? O gówno, jakieś cokolwiek to jest. To jest taki rozpierdziel, że niekiedy się gubisz, po prostu nie wiesz, co się dookoła ciebie dzieje, po prostu. Daj reska, pis. Trzeba odczekać chwilę. A skoro nie będzie mam, aha, tyle mam. Gdzie jest kryt? 5%, to bez sensu. Więcej damage'a, mniej HP'ka. Dawaj, Glass Cannon. Dzięki, chłopaki. Ja nie mam trzeciej opcji nawet w ogóle. Aha, tutaj mam zablokowane te passive sloty, locked są. Czyli więcej nie mogę mieć już. Aha, czyli zepsułem. Dobra. No to wiesz, z każdą grą się nauczymy, nie? Jak to działa, jak to chodzi. No co to w ogóle biega, o kurde. A jak jest max czasu? Ja pierdela. Zapowiada się, że będzie ciężko. I to też można grać solo i da się coś zrobić tutaj solo, jak jest tyle bobów? Czy po prostu jak gramy w czwórkę, to jest więcej? Ja pierdzielę. Wszystkie skille mają ewolucję na 6 levelu. To jest boss? Chyba jakiś bossowy. O kurde. Mamy coś? Żeby to odepchnąć? O kurwa, pomocy. Dobra. Ej. Jest za dyma dobra. Daj ten armor. O! Dobra, shieldy. Balerkę. Ale to niewiele pomaga. Ty straciliśmy? Jednego? O kurwa, GG. No, pograli. Niecałe 15 minut. To dobrze czy niedobrze? Kurde, ale fajne. Passive Hell Dragon unlocked. Drafts 3 different passives in one game. Plus one passive inventory slot. Okej. Okay. Czyli dopiero teraz dostałem w ogóle możliwość dostania tego ability haste'u chyba, tak? Była jakaś inna broń jeszcze? Była jakaś broń? 200 zł? Muszę zobaczyć, na co się wydaje tą kasę w ogóle, co się zbiera. Upgrades, o. Aha, i mogę sobie to upgrade'ować, tak? Za kasę. Czy to jest jedyne, co mogę, na co mogę wydać kasę? To są tylko jakieś achievementy, które coś mi tam dają, dobra. Właśnie zastanawiam się, kiedy jest jakby max. Czy to jest jakieś 15 albo 30 minut max? Tak jak w Vampire'ach, czy nie? Aha, pierwsza za 100, druga za 500. Aha. 15 minuta boss i koniec levela. Aha. I jeśli przejdę to będę miał następny level odblokowany. A tam widzisz statystykę. I jaka broń jej potrzebuje. To nie są sety. Tak samo jak najedziesz na broń, ma napisane jakie pasywki potrzebuje na jej pol. Okej. Okay. Defeat Velvet. Aha. I wtedy mamy czempiona Yasuo. Champion Leona. Upgrade Searing Shortbow to level 2. Aha. Radiant Field to level 4. I Laoi. Dobra, czaję. No dobra, dawaj. Dobra, jak to ona działa? Puszczę takie E. No dobra. Shieldzik na E. I ta R-ka. No dobra. Czyli teraz tak. Jak mam na przykład to, to muszę mieć też to, tak? I wtedy to wyewoluuje. Ale na przykład, jeśli chcę mieć to, to muszę mieć to. Tak? W tych pasywach. No daj mi to na razie. No dobra. Zaczynamy to jakoś rozumieć. Static Sword. On jest do tego. Ale to jest do tego. Dobra. I też takie też nożyki będę miał w razie czego do ewolucji. Dobra. Ale czekaj, bo tutaj też jest na przykład broń Jinx, tak? Czyli to są wszystkie broni ogólnie, tak? Czy... Nie wiem. Dawaj, damage. Ej, to jest nasze? Leona ma takiego darabola? O kurde, dobra, ciekawe. Yumi Quest. Ten Searing Shortbow jest w tym. Cokolwiek to jest, nawet nie wiem co to jest. Nie mam tego odblokowanego chyba też. O, daj tego Heldragena. To jest tylko na PB. Tak. Za 3 tygodnie dopiero na normalnych serwerach, niestety. Trochę trzeba będzie poczekać. Co to jest? O, to jest takie, żeby zebrać wszystko z wokół. Okej, fajne. No dawaj na razie to, albo...
No daj to. Bo mamy ereczkę. Okay, fajne. Tam jeszcze daje niewrażliwość dla kumpli. Spoko. Oj, to mogę mieć ulepszone później. No to dawaj to. Zobaczymy. Ty, znaczy musimy te 15 minut, kurczę, przeżyć. Ale ciekawe też jest, jak to działa, jak jest się solo. O, co jest, jakaś wzmocniona moc teraz weszła. Health pickups daje boosta do health regeneration, ciekawe. O! To jest fajne chyba. Przyjemne. Ale kurde, fajny jest ten modzik. Ej, ma dwa T-versy już? Nie wiem, to jest chyba to jak... w wampirkach jest taki ten. Też takie coś, co zieje ogniem. Jakiś taki podnosisz coś z ziemi i po prostu ci wzmacnia damage na jakiś czas. To sobie mogę. To dawaj mi to. Ile trwa gierka w ten tryb? No właśnie, z tego co mówią widzowie, to 15 minut. Tylko nie wiem, czy każda mapa jest 15 minut? Bo jeszcze jest ileś tam map. Znaczy, no na razie jest po prostu nieodkryte, więc ciężko mówić jakieś już tam konkrety, nie? Kiedy jest pierwszy boss? Gdy postaci do wyboru, chyba 9 tam było? Czy 9 albo 12? Projector county mi się podobają, że coraz więcej tego leci. O! Tu ewentualnie będzie się można zainteresować. Cały czas mam wrażenie, że te Tibersy są przeciwnikami. Został jeszcze jeden slocik. Fajne, właśnie to. Exp? Zwiększa mi, ile expa dostaje? Ciekawe. Nie, zaraz wezmę to, co mam. No, nie do końca to za moim kursorem leci chyba. Nie wiem. Chyba były dwa te nocturny. Samemu sobie się gra? To zaraz sobie spróbujemy te solo zagrać, zobaczymy jak to chodzi. Czym sterujesz? Na wsadzie się biega. Kurde. No tak wpychają tego expa, pokaż. Z tego co widzę, to te questy różne są bardzo. To jest to. A to nie mam. Tryb będzie na stałe czy na chwilę? No, pewnie chyba na chwilę. Tego plusa to można chyba później wziąć, nie? Nie ma sensu, jak mam HP brać. Aha, dobra, nieważne. Never mind. Filip, co go stworzył, jak się zatrudnił w Riot, chciał sobie potestować, jak działa silnik Lola, a potem go po prostu go olał i po jakimś czasie Riot miało takie hej, a może byśmy zrobili coś o Vampire? I ty bym po prostu pokazał, że hej, ale to już dawno coś takiego stworzyłem. Wzięli się za dokończenie trybu. Okej. Okej, okej. Ale to podobna ten, podobna historia jak z TFT. To powstało. Dobra, dobramy trzeba. Czy ja to... O kurde. Czekaj, druga piłka, trzeba jeszcze w prawo. To znasz? Chłopaki, bo tam jeszcze jest druga piłka, znaczy no, druga bramka w prawo. No dobra, Dyrus Kłosza pracuje nad tym, okej. Okay. Mission failed. No to jak piłkarze na euro. Hej, tego plusa bierzemy czy nie bierzemy? Czy jak stoi tutaj, to będzie leczenie? Poszło chyba. X-Peak. O kurde, ale bomba, ty. Za po HP mi wali jeden ten? Serio? Trzeba kurczę uważać. Czemuś tak dosadzimy? Czemu Leona jest tam gdzieś w rogu? Ty no pan, Leona tam zwiedza, kurczę, co on robi? Co ta Leona? Ty. Co mi uderza? Aha, te kulki. Kurde. Ty,
Ty tą Leonką uważaj, chłopie, to bije. Ty, no, ty melasami się chyba nie gra jakoś wybitnie. O kurde, skłoszy. O, Holipka. Jero, dwa deady. Gdzie trzeci? Kiedy mogę strzeszać? Dobra, wtrzymałem. Jo, pierdyla, to 10 minuta, my już mamy takie problemy? Wypadałoby chyba wziąć heala. Dobra, fajno. No i tego expa. A kiedy mi te ewolucje wejdą w ogóle? Czemu na przykład to mi jeszcze nie ewoluuje, czy coś? Już mam to na piątym, to na piątych. W zakamarkach są skrzynie z HP-kami, warto zwiedzać. Mam wrażenie, że w tamtej grze mi jakoś to szybciej ewoluowało chyba te itemy. Kurde, ja bezerki. Do dołu questik. Evolve. Dobra, fajno. Zapomniałem, że tu skille są. Nice. Właśnie ty Yumi. O, to teraz jakieś... O, ty! Jakieś furze latam. I zadaje true damage, o kurde. No i co z tego? Nic mi się tutaj nie ulepsza. A, dwójka, trójka, jedynka. Czyli każdego po trochu. Dobra, dwie trójki. Biorę trójkę. Zobaczymy co to. Okej, jestem nieśmiertelny i rozjeżdżam wszystko na hita. O, i są te pusiki rzeczywiście. Dobrze mówił. Destination within time. Dawać. Co nie może być to? Jaki poziom trudności? No to już są jakieś poziomy trudności? Nie wiem. Chyba normalne jakieś odpaliliśmy, nie mam pojęcia w sumie. Było tam coś o poziomie trudności? Leona znowu zwiedza. Znowu nas zostawia. Jeszcze bym tutaj Jarki chyba palić. Ile tam ma cooldownu? 4 minuty. Co to za pomarańczowe pole? Radiant Shield weź. Dobra, wezmę. Dla widza. Chyba, że przewalę Erkę po to, żeby w 15 minucie mieć. A, dawaj. No nie ma akurat tamtego, co pisałeś. Najwyższy ma być ponoć takie, że trzeba konkretnie komu zrobić, jak grasz z innymi. No pewnie później trzeba będzie kombinować jakoś, żeby to przechodzić. Ale nie no, kurczę, mi się podoba. Zamysł tego trybu. Moim zdaniem kozak. O kurde. Radiant Field, tak? Dobra, dawaj to. Evolvik, fajno. Ten padł już? Już nie. O, teraz tak cały czas wokół mnie latają. Permanently. Ulela. A ten Radiant jak działa? Damages nearby enemies. Enemies scaling with your max health. Aha, no to ja mam max healtha mało. To bez sensu to jest dla mnie. To głupie to było, że to wziąłem. Chyba nie za bardzo. Dobra, 430. Zaraz 15 minut, to zobaczymy jak ten pierwszy boss. Sam mogłem któreś z tych ulepszać, żeby mieć tę ewolucję już. Rek'Sai has spawned. No dobra. Kurde. O kurde. O, żeś ty. Dobra. Ja pierdzielę. Ty, no dobra, ale to HP u góry nie schodzi tak szybko. Pierdyla. Ja widzę tego pięcia, co się dzieje. Ale jest zajebiście. O, dobra, jednak nie jest. Co mi zobaczy to było? Ja pierdzielę. Niekiedy ta kamera jakaś tak dziwnie działa.
Że to oczopląsu idzie dosyć naprawdę. Ty, tam jakieś rakiety we mnie latają, kurw. Shieldzik. Ej. Może mi coś pomóc? Fuck. Ja opierdela, ty, no trudne. Oż ty. Okej. Co się wolno mam tą strafinę? Nie wiem jak jest to, walę R-kę? I walę po prostu. To jest PTR. PTR. No u nas to PB jest, ale. PTR. Czyli PTR jest baba chyba, nie? Znowu we mnie rekiny. O fuck. Shit. Shit, 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 shit. Spoko, będzie dobrze. Może. Kur. Shit. Ej, tylko ona żyje? No nie, no nie możemy tak do ostatniej prostej. Mawia resiki. Dobra, nice. Jeszcze mnie? Zaraz będzie? Dobra. Come on, come on. Dobra, mamy to, ja pierdzielę. Ej, trudno jest, kurde. Jest wyzwanie. Fajne, fajne. Ale ciężko jest się kurczę połapać, co się tutaj dzieje w ogóle. Ale buja. Nawet lapa, znaczy jak spać się dostaje na tym trybie? Nice. O. Okej, okay, nowa mapa jest. O kurde. Fajne. Survive 15 minut. Battle Bonnie Boon. Leona odblokowana. Ty. I Leo, jaki damage. Fajne to. Kurde, bardzo mi się podoba.